Witam na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojcza, a dziś powiemy nieco jeszcze o sytuacji w Palestynie czy w Izraelu, bo pojawiają się nowe, nowe informacje już na podstawie tych kilku dni od ataku Hamasu na Izrael. Można wyciągnąć pewnego rodzaju wnioski już w skali takiej, nawet strategicznej, bym powiedział, czy geopolitycznej. A te wnioski już mi się nasuwają, więc postaram się z Państwem bardzo sprawnie i szybko w krótkim komentarzu podzielić się swoimi przemyśleniami na ten, na ten temat. Po pierwsze, chciałbym jeszcze, zanim jakby do, do tego sedna, ale chciałem poruszyć jedną istotną rzecz. Znaczy, już wiadomo, że w 3 dni armia izraelska zmobilizowała 300 tysięcy żołnierzy. I niewykluczone jest, pojawia się taka informacja, nie wiadomo czy ona zostanie zrealizowana, ale niewykluczone jest, że powołają jeszcze 400 tysięcy żołnierzy. To już by dawało łącznie prawie 900 tysięcy ludzi pod bronią, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Izrael. I, I teraz, mając taką perspektywę, porównajmy to sobie do naszych założeń, gdzie my w Polsce chcemy w 8-10 lat zbudować 300 tysięczną armię. Która i tak nie będzie przecież armią ca w całości zawodową. E I znowu został podawany ten e argument e populacji czy też demograficzny, że Polski na taką dużą, dużą armię populacyjnie nie stać, demograficznie nie stać. Co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ Izrael ma 9 milionów mieszkańców, a może pod broń e wystawić jedną dziesiątą z tego. Zobaczymy, jak będzie, ale. Ale mogą to zrobić. My mamy 38 milionów mieszkańców, i z tego naprawdę za 80 lat można wydzielić 300 tysięcy żołnierzy. Przydałaby się oczywiście rezerwa, drugie tyle w rezerwie. I pamiętajmy, jak wyglądają w tej chwili widać konflikty. To znaczy, jeśli ktoś uważał, że będą małe, zawodowe armie, które jak któraś z nich dostanie. Po zębach i zostanie zniszczony jakiś nowoczesny sprzęt, to ona się podda i państwo się podda i wojna zostanie wygrana przez drugą stronę, to już wiadomo, że tak nie będzie. Na Ukrainie walczy milion żołnierzy, po stronie ukraińskiej, bo po stronie rosyjskiej walczy dalsze 800 tysięcy. Teraz Izrael w walce w zasadzie z organizacją terrorystyczną, z Hamasem, który tam dysponuje, nie wiem, 10 tysiącami żołnierzy, może coś takiego, wystawia wystawia kilkaset tysięcy swoich ludzi. Dlaczego? Bo liczebność ma znaczenie i dzięki liczebności Izrael liczy na przykład na to, że bardzo szybko rozprawi się ze strefą Gazy i z Hamasem, przejdzie do okupacji tego terytorium zapewne po to, żeby, żeby rozeznać się, gdzie jest produkowana broń, która zagrażała Izraelowi, gdzie są te kryjówki z amunicją i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta armia również, w mojej ocenie, w dalszym, w drugiej fazie będzie miała posłużyć do ataku na Hezbollah, co może się skończyć inwazją lądową na Liban, o czym już mówiłem w ostatnim nagraniu. Także to jest druga faza. Oczywiście trzecia faza, rozłożona może na lata nawet, to jest zebranie koalicji przeciwko Iranowi. To jest takie zadanie, to jest trzeci z celów strategicznych, w mojej ocenie, Izraela, który będzie realizowany w dalszej części, ale te dwa są w stanie zrealizować czyli Hamas, neutralizacja Hamasu i Hezbollahu. I to, co jest najważniejsze w tej chwili w kontekście, w kontekście Izraela, to to, że po jego stronie leży inicjatywa strategiczna, i po jego stronie leży, leży decyzyjność w zakresie tego, co się będzie działo dalej. Zauważcie, teraz już można to ocenić po, po trzech, czterech dniach, przynajmniej w zasadzie teraz już po 6 dniach, prawie tydzień zaraz będzie od ataku Hamasu na Izrael. Można ocenić tę sytuację. Znaczy tak, mamy w tej chwili przejęcie inicjatywy przez IDF. Izrael jest gotowy do wojny. Wystawił armię, ona w błyskawiczny sposób została zmobilizowana, rozstawiona na granicy północy, rozstawiona wokół strefy gazy i Izrael w tej chwili ma armię gotową, albo za chwilę będzie miał, gotową do wojny. Nikt w okolicy do tej wojny nie jest przygotowane. Żadne państwo, które dawniej historycznie wchodziło w skład, często wchodziły w skład tych koalicji antyizraelskich, które później z Genecka próbowały zaatakować Izrael, żeby, żeby się go pozbyć. I nie ma ani koalicji politycznej, ani jakiejś specjalnej zgody w świecie arabskim plus Egipt, ani nie ma fizycznie w tej chwili. Takich armii, które byłyby gotowe do, do wojny z Izraelem. Nawet nie ma, wydaje mi się, woli politycznej w całym świecie arabskim, plus Egipt, żeby z uwagi na nazwijmy to takie błędy strategiczne Hamasu, czyli te uderzenie samodzielne, o czym za chwilkę jeszcze powiem, nie ma takiej woli wśród tych państw okalających Izrael, żeby właśnie. Z uwagi na, na te działania Hamasu, wchodzić do wojny, ponosić jej wysokie koszty i jeszcze prawdopodobnie tą wojnę przegrać z Izraelem. Nikt na to nie jest w tej chwili gotowy i, nie, i podejrzewam, że nie ma też takiej woli. Zauważcie też, że już dzisiaj możemy to ocenić, że jednak em, sytuacja wygląda tak, że Hamas ruszył sam. Hamas ruszył samodzielnie i to był. To, to postawiło w bardzo złej sytuacji wszystkich w okolicy, włącznie z Hezbollahem. Bo gdyby ten atak nastąpił ze wszystkich stron, w momencie kiedy Izrael był nieprzygotowany, no to być może jeszcze pod względem militarnym udałoby się osiągnąć taki stan, w którym Izrael musiałby jakoś w jakiś sposób negocjować i tak dalej. No, coś można, może by było, może można by było więcej ugrać niż dziś. Natomiast w tej chwili. Hamas zaatakował, Izrael postawił armię na nogi, jest gotowy do kontrnatarcia, jest gotowy do zgładzenia Hamasu, okupowania strefy gazy, i, znaczy zgładzenia w sensie takim umownym, no bo ta organizacja przecież będzie zawsze w ukryciu gdzieś działała. No ale w każdym razie, w każdym razie jeśli chodzi o strefę gazy, zajęcie, okupacja to jest całkiem możliwy scenariusz, w zasadzie najbardziej prawdopodobny. I w tym samym czasie Hezbollah nie jest gotowy, nie uderzył, a w tej chwili jest za późno, bo wojska Izraela już są gotowe na, na granicy z, z Libanem do obrony. A więc nawet jeśli Izrael ruszy na strefę gazy, to Hezbollah, chcąc pomagać, pomagać Hamasowi czy Palestynie, będą mieli arcytrudną sytuację. To znaczy mogą oczywiście dokonać różnego rodzaju dywersji, różnego rodzaju dziwnych ataków. Oczywiście ataki rakietowe na Izrael, ale przeprowadzenie jakiejś operacji lądowej takiej w tradycyjnym tego słowa znaczeniu no nie mają szans w, w, na gotowych do obrony, dobrze wyposażonych, dobrze wyposażonych żołnierzy z IDF. Tak więc Hamas został postawiony w tragicznej sytuacji, bo z jednej strony nie wykorzystali tego momentu zaskoczenia, z drugiej strony jeśli Hamas i ich strefa Gazy upadną, to drugim celem w drugiej fazie będzie na pewno Hezbollah i Liban. Albo to jest bardzo prawdopodobne w mojej ocenie to taki jest po prostu plan Izraela. A więc Hezbollah w tej chwili w zasadzie jest w bardzo trudnej sytuacji bo musi ruszyć żeby próbować uratować Hamas. Tu się zgadzam z Tomkiem Erdelkiem czy Pawłem Ziorko z którymi wymienialiśmy na Twitterze przemyślenia czy Hamas musi w, w, jakby znaleźć ten moment w którym w którym brak reakcji, jak to Paweł Ziorko fajnie to ujął, że, że brak reakcji będzie kosztował ich bardziej niż, niż reakcja. To oni muszą ten moment znaleźć, ale wydaje mi się, że dla Hezbollahu nie ma tutaj dobrego wyjścia. Znaczy w każde wyjście jest fatalne. Jeśli zaatakują, to Izrael się obroni i zrobi kontrę. Jeśli nie zaatakują, narażają się na to, że Izrael zacznie prowadzić działania przeciwko nim. W drugiej kolejności po zneutralizowaniu Hamasu w strefie Gazy. E Sytuacja, jest. Sytuacja jak widać, jest dla Hezbollahu bardzo problematyczna. Sytuacja dla Syrii jest jeszcze bardziej, bardziej trudna, bo z tej przyczyny, że już w tej chwili pojawiała się informacja, że Izrael zaatakował lotniska w Damaszku i w Aleppo. Innymi słowy, widać, że Izrael będzie realizował swoje cele operacyjne, które być może z, z którymi wcześniej być może się musiał hamować albo nie mógł ich wykonać z jakichś przyczyn nawet politycznych. to Teraz Izrael będzie realizował wszystko na co będzie miał ochotę czy na co mieli ochotę wcześniej, co planowali wcześniej, a czego nie mogli realizować. Nie tylko kwestie związane z z samym Hamasem, także właśnie Hezbollah, tak więc neutralizacja Celów jakichś na Syrii, chociaż to, Izrael robił przez jakiś czas, przez jakiś długi czas już, już wcześniej, ale jakby mogą do tego wrócić, mogą do tego wrócić i, i nikt za to, to nie będzie ich teraz specjalnie potępiał. I teraz sytuacja taka geopolityczna jest szalenie korzystna dla Izraela, bo Stany Zjednoczone ich nie potępiają, wręcz wspierają. Zachód wspiera Izrael. Pomimo tego, to może nie potrwać długo, ale bo z, z uwagi na działania Izraela w Palestynie, czy w strefie gazy, i, te, i sposobie działania przede wszystkim, no ale w tej chwili jeszcze to poparcie jest. Państwa arabskie są kompletnie nieprzygotowane na tą sytuację, a więc nie są w stanie zmobilizować w krótkim czasie, w krótkim czasie sił i środków na granicy z Izraelem, żeby zagrozić Izraelowi i powiedzieć: nie atakujcie Hamasu, nie atakujcie Strefy Gazy, a już tym bardziej nie atakujcie Libanu, bo my wiedziemy z każdej ze stron. Nie są na to gotowi, ale nawet gdyby byli gotowi, drodzy Państwo. No pojawiają się od już lat plotki, że Izrael dysponuje bombą atomową. Jeśli Arabowie wierzą w to, że Izrael posiada broń atomową, to przestawienie takiego pistoletu do głowy w typu wjeżdżamy do was, jeśli zaatakujecie na Hamas. To jest przestawienie pistoletu nienabitego, nie tak? bo wiadomo, że Izrael wtedy przy takiej szerokoskalowej inwazji może użyć broni jądrowej I wtedy, i wtedy pozamiata po prostu, co oczywiście nie będzie dla nich dobre dla Izraela, bo użycie broni jądrowej to jest małe państwo, wiąże się z konsekwencjami nie tylko takimi, że się zniszczy trochę armii czyjejś, ale również później problem skażenia i tak dalej, tak dalej. W każdym razie w każdym razie jest sytuacja taka, że trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś w tej chwili mógł przystawić Izraelowi pistolet do głowy, jak to było w przeszłości. A jednocześnie Izrael ma teraz pretekst, czy takie w cudzysłowie mocne, moralne prawo do odwetu. I o ile wcześniej politycznie Zachód czy Stany Zjednoczone mogły wywierać presję na Izrael, do tego, żeby nie eskalował konfliktu na Bliskim Wschodzie, czy, wokół, czy w zasadzie w swoim otoczeniu, żeby wstrzymywał konie, że tak powiem, tutaj, że użyję takiego porównania, to teraz Izrael w mojej ocenie widzi, widzi tą możliwość wykonania każdego swe, każdej swojej operacji, każdego swojego planu, niemalże co nie będzie skutkowało jakimś wielkim sprzeciwem, jakimiś wielkimi retrosjami politycznymi dla Izraela. Izrael ma wolne ręce politycznie, ma przygotowaną armię do działania, ma nieprzygotowanych przeciwników i może się rozprawić w tej chwili przynajmniej z dwoma strategicznymi swoimi zagrożeniami, czyli z Hamasem i z Hezbollahem, a kto wie, czy nie polepszyć swojej sytuacji w ogóle w regionie. Co oczywiście może wcale się nie udać i może się rozlać na taką wojnę, której Izrael nie będzie w stanie wygrać, ale... Z perspektywy Izraela, ja uważam, że. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że pojawiły, pojawiły te, takie się te argumenty, że e, akurat co to za przypadek, że akurat teraz Hamas dał Izraelowi taki pretekst, żeby Izrael mógł realizować swoje strategiczne interesy. To żaden jest przypadek, drodzy Państwo, bo Hamas atakował od kilkudziesięciu lat na Izrael z częstotliwością co kilka lat. Pamiętajmy atak 2021 roku, poprzedni był chyba jeszcze z 2-3 lata wcześniej. Nie dobrze pamiętam, także Hamas cały czas atakuje Izrael. No, trzeba założyć logicznie, w rachunku prawdopodobieństwa, że któryś z tych ataków w końcu się powiedzie, że no, w końcu im się uda, że, że nawet przy największej niekompetencji i braku środków, no jednak Hamas będzie w stanie przeprowadzić w ciągu kilkudziesięciu lat jedną operację, która zaskoczy Izrael, jakąś większą operację, prawda? Zakraną na szeroką skalę. I mało tego, w mojej ocenie strona izraelska zdawała sobie z tego sprawę, że jej służby nie są w stanie obronić Izrael w 100%. Oni się starają oczywiście prewencyjnie. Yy, yy, używają czasu do tego wojska, bombardują cele po, poza Izraelem, prawda? Przecież w czasie wojny domowej w Syrii czy podczas walki z ISIS bombardowano tam w, w, na terytorium Syrii, a nawet na terytorium Iraku. Oni się nie boją używać siły na zewnątrz, działają bardzo mocno prewencyjnie, bo mają bardzo małe państwo, bardzo wrażliwe na, na atak. No ale musieli zakładać, że być może kiedyś damy się zaskoczyć. I co w tym momencie, kiedy ktoś nas zaskoczy, zrobimy? W mojej ocenie Izrael miał gotowe procedury, i dlatego obserwowaliśmy mobilizację 300 tysięcy żołnierzy w 3 dni. Są gotowe procedury na to, co się stanie, jeśli damy się zaskoczyć, ale zdążymy się zmobilizować i będziemy mieli szansę na odwet i jednocześnie będziemy mieli rozwiązane politycznie ręce do tego, co chcemy zrobić. I w mojej ocenie taki plan istniał, procedury istniały, a plan zakłada, że wykorzystujemy taką sytuację do cna czyli jeśli zostaniemy zaskoczeni, jeśli, jeśli ta opinia publiczna światowa będzie po naszej stronie. To wchodzimy w strefę gazy, wchodzimy do Libanu na Hezbollah, co w moim ocenie jest prawie że pewne. Wydaje mi się, że taki po prostu jest plan i realizujemy swoje cele strategiczne dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. I teraz następna kwestia. No przed realizacją tego planu w zasadzie Izrael, który załóżmy, że dysponuje bronią jądrową, to w zasadzie właśnie te czynniki polityczne bardziej sprawiały, że Izrael nie realizował tych celów. I szedł w tę, nawet w to porozumienie z, z Arabią Saudyjską i w ten wariant taki budowania stabilizacji na Bliskim Wschodzie, w jakimś zakresie, w jakim ona oczywiście odpowiada Izraelowi. No bo jeśli się pojawia sytuacja, okazja, w której można wyprzeć się w wpływy z Iranu, to Izrael się nie waha tego robić, tak. Natomiast, natomiast w tej sytuacji, kiedy mamy atak Hezbollahu, który najwyraźniej nie był koordynowany. Z nikim innym, bo nikt inny nie zaatakował, to w takiej sytuacji, w mojej ocenie, właśnie Izrael już wie, co robi, realizuje procedury krok po kroku i będzie realizował swoje cele strategiczne czy też geopolityczne w regionie, w całym regionie. I nie zatrzymają się za szybko. Nie zatrzymają się za szybko, i nie ma też takich narzędzi w tej chwili, które mogłyby ich zatrzymać. Dlatego już kilka dni temu mówiłem i pisałem na Twitterze, że, że rozpoczyna się, że to jest koniec status quo na Bliskim Wschodzie, status quo znane od roku 2019, czyli od momentu pokonania ISIS, i że to będzie miało duży, może mieć bardzo duży wpływ. Na Bliski Wschód i że to będzie duża wojna, że to będzie duża wojna Izraela, oczywiście może nie tak duża jak w, jeśli chodzi o, o terytoria i o skalę jak na Ukrainie, ale to będzie duża wojna jeśli chodzi o, o skalę tą izraelską czy, czy z, z tego regionu. I ona moi, w mojej ocenie nie skończy się na, na, strefie, na strefie gazy. Także w mojej ocenie tak wygląda sytuacja i Izrael. Jak już mówiłem na początku, jeszcze raz to podkreślę: posiada inicjatywę i posiada decyzyjność w zakresie tego, co się następnie, w, następnie wydarzy. Zachód i Stany Zjednoczone nie za bardzo w tej chwili chcą e, powstrzymywać Izrael, natomiast Arabowie i Egipt nie za bardzo mogą powstrzymać Izrael. E, może to się zmieni w ciągu następnych tygodni, ale znowu jest pytanie, Pod, od strony, patrząc od strony państw arabskich, tak? Czy my zdążymy zmobilizować swoje armie, zbudować koalicję polityczną i przestawić pistolet Izrael Izraelowi do głowy szybciej niż armia Izraela zajmie strefę gazy i wkroczy do Libanu? No, Izrael już jest gotowy na to. Na jedno, a podejrzewam, że za chwilę na, na, również na drugi scenariusz. To się może rozegrać bardzo szybko. A może też również później trwać latami. Zobaczymy, jak to będzie, bo to zawsze wojny się planuje ofensywne, żeby trwały jak najkrócej, żeby jak najszybciej zrealizować cele, żeby ponieść jak najmniejsze koszty tej wojny. A później a później jest tak na przykład na Ukrainie: tak? trzydniowa operacja zamienia się w wojnę, która może potrwać 3 lata. Także, także tyle, jeśli chodzi o ocenę sytuacji i tego, jak widzę przyszłość, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne dla Europy, bo my bierzemy, jak już mówiłem wcześniej. Ropę i gaz z Bliskiego Wschodu, i bez, jeśli wojna się rozleje na Zatokę Perską i te dostawy zostaną ograniczone w jakiś sposób, to będziemy w bardzo trudnej sytuacji. Putin będzie otwierał korki od szampana, tak. Także bardzo się sytuacja może skomplikować. I od lat nawołuje i też krytykuje Europę, która nie potrafi, zwłaszcza tych państw południowych z Francją na czele, która, tych, tych śródziemnomorskich, które nie potrafią zbudować odpowiedniej koalicji, nazwijmy to w ten sposób, która zabezpieczałaby południową flankę Unii Europejskiej, a więc, a więc Afrykę Północną i Bliski Wschód. Tam powinniśmy być my, Europejczycy i powinniśmy my stabilizować ten, ten rejon. Z tego względu, że to my pobieramy stamtąd surowce energetyczne. A mamy tam blisko, mamy tam blisko, a nie mamy najwyraźniej siły woli politycznej czy też wyobraźni geopolitycznej do tego, żeby, żeby przejmę na siebie odpowiedzialność za ten region w miejsce Amerykanów, którzy już nie za bardzo chcą się tam bardzo angażować, mają inne sprawy i inne miejsca na, na głowie do zabezpieczenia. Że tyle ode mnie, krótko, ale mam nadzieję, że treściwie mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do wspierania na Patronet. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam również do subskrybowania, lajkowania, bo to działa dobrze na algorytmy. To ja wiem, że się to komuś spodobało, także będę to powtarzał, bo dla mnie to nie było takie oczywiste. Dowiedziałem się o tym stosunkowo od niedawno. Jeśli chodzi o prowadzenie kanału. No, ale jak tak jest, to tak trzeba mówić i, i tak trzeba prosić, żebyście, żeby się na te algorytmy dobrze wpływali. Tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.